tutaj w hali ZKPIG w Kolbudach na specjalnej lekcji z bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdzie przypominamy dzieciom zasady bezpieczeństwa na drogach, jeżeli poruszają się po nich jako rowerzyści. Gościmy u nas dzieci z klas 4 i 5 z naszej szkoły oraz ze szkół gminy Kolbuda. Lekcja z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jej tematem będzie bezpieczna droga do szkoły na rowerze. Celem naszego spotkania jest nie tylko przypomnienie i utrwalenie Wam zasad bezpiecznej jazdy na rowerze, ale też zachęcenie jak największej liczby uczniów spośród Was. Proszę Stanacki, bardzo proszę, żeby Wam się nam pokazał. Dzisiaj będziemy się przyglądać tego, jak powinna wyglądać ta drogowa jazda i o czym należy pamiętać podczas tej jazdy. Poproszę teraz pana przedstawiciela Straży Gminnej w Kolbudach, żeby nam opowiedział, w co musi być obowiązkowo wyposażony rower oraz rowerzysta, żeby ta jazda rowerem po drogach była bezpieczna. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Sebastian, przyjechałem ze Straży Gminnej w Kolbudach. Chciałem Wam pokrótce opowiedzieć, jak prawidłowo, według kodeksu ruchu drogowego, powinien być wyposażony rower. Proszę tutaj pięknie, rower. Jak masz na imię? Gosia. Gosia jest naszą wspaniałą dzielną rowerzystką, która bardzo fajnie i pokazuje nam, jak poruszać się po tym naszym miasteczku ruchu drogowego. Co Gosia ma na sobie? Dwa takie bardzo ważne elementy. Kask. Kask i ogłosy. Kask, jak wszyscy dobrze wiemy, służy do ochrony naszej głowy. Głowa jest najważniejszym elementem naszego ciała, bo bez głowy nie będziecie mogli się tak pilnie uczyć jak do tej pory. Dlatego jest ona niezwykle ważna. Jeżeli jeździmy na rowerze, szybciej bądź wolniej, z górki bądź pod górkę, nasze prędkości są różne. Czasami się rozpędzamy, czasami hamujemy. Niejednokrotnie na naszej drodze możemy spotkać różnego rodzaju przeszkody. Czy jest to dziura w jezdni, jakiś śmietnik. Na drodze mam przestrzeganie bardzo ważnych zasad, a mianowicie zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Proszę teraz pana policjanta, żeby parę słów o tym zasadach. Witam was wszystkich z policjantem ruchu drogowego. Rozmawiamy sobie troszkę o ostrożności. Kto powinien zachować ostrożność na drodze? Proszę tutaj, dziewczynę. Pierwszy. Kto jeszcze? Kierowca. Dokładnie. Czyli pieszy, kierowca, każdy uczestnik ruchu drogowego, poruszający się po drogach, chodnikach, nawet po poboczach, wszyscy powinni zachować ostrożność. A co to jest szczególna ostrożność? Czemu ona się różni od zwykłej ostrożności? Proszę, może tutaj. Różni się tym, że trzeba już naprawdę być ostrożnym. Nie tak, że jak sobie myśli na przykład w dzień, no rozumiem, ostrożność na przejściach, ale nocą trzeba szczególną ostrożność. Tym bardziej, kiedy jest duży ruch. Też. Szczególna ostrożność. Szczególna ostrożność, przykładem może być pora roku, która jest aktualnie, czyli zima, tak? Pada śnieg, jest ślisko, niska temperatura. Każdy uczestnik ruchu poruszający się powinien zachować szczególną ostrożność. Jeszcze podczas jakich warunków atmosferycznych trzeba zachować szczególną ostrożność? Na przykład jak jest deszcz, jest bardzo ślisko. Dokładnie. Deszcz, mgła, silny wiatr. Musimy przewidzieć zagrożenie. Tutaj może kolega jeszcze coś powiedzieć. Co pan? Wszystkie.
najbliższego miasteczka. Opowiemy sobie też jeszcze. Bardzo ładnie. Oklaski dla dziewczynki. Gdzie? Czyli ona już wie, jak będzie przychodziła. Poproszę teraz zademonstrować, jak to będzie wyglądało w praktyce. A dlaczego w lewo? Czemu najpierw tutaj? Kto wie, dlaczego w lewo? Tu mamy. Dlatego, że po lewej stronie są bliżej pasu. Dlatego, że samochód po naszej lewej stronie jest bliżej nasz niż ten, który jedzie z prawej. Dokładnie tak to właśnie wygląda. I dlatego właśnie na początku patrzymy z lewej strony. To teraz patrzymy na naszych gospodarzy, jak prawidłowo przechodzą przez przejście dla pieszych. Zapraszam. Thank you.
naszego dzisiejszego spotkania będzie wręczenie nagród laureatom 12. edycji gminnego konkursu pod tytułem Bądź widoczny na drodze, który jest organizowany przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku oraz naszą szkołę Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Polwodzie. Bardzo poproszę teraz Gosia ze szkoły w Pręgowie. Jest Krzysiu? Nie ma. Krzysiu Popieniuk jest na sali? Jest, świetnie. Weronikę Kalkowską. Weronika Kalkowska. Nie ma Weroniki? Nie ma. Wiktorię Trela. Nie ma Wiktorii. Huberta Kuśmierza. Szymona Jagodę. I Szymona Czechowskiego. Stańcie tutaj bliżej, bardzo proszę. Tutaj z tej strony zapraszam Was. I tak, moi kochani, Krzysiu Popieniuk zajął pierwsze miejsce